Cześć wszystkim, nazywam się Ładedak i zapraszam na kolejny odcinek z The Forest. Jak sami widzicie, jesteśmy tam, gdzie w poprzednim odcinku. No i tak zauważam, że na moim wózku jest taka szmatka, która jest zaznaczona właśnie taką chorągiewką. O, widzicie? Nie wiem, co to znaczy. Wydaje mi się, że to jest po to, żeby chyba nie zgubić tego wózka. Chyba tak, nie wiem. Jeśli wiecie, to napiszcie w komentarzu. Okej, dobra. I mamy tubylców. Chyba są przywitać nowych sąsiadów. Ow! What? Oni potrafią rzucać koktajlami Mołotowa? O ty gnoju zasrany, kurwa. Trzeba strać koło mojego domu. Oh shit. Oh fuck. Oh, au, au, au. Zostaw mnie, zostaw mnie. Wow. Jezu, oni są bardzo inteligentni. Dobra, uleczmy się. Wow. Nie spodziewałem się, że oni potrafią rzucać i po prostu robić koktajle Mołotowa. Jezu, to jest straszne. Okej. Okay. Chodźcie tu. Mam dla was niespodziankę. No, gdzie wy jesteście? Co? Uciekacie? Co za łajzy. Okej. Okay. Dobra, pójdźmy może... Tak, mieliśmy iść do tej jaskini. Zapomniałem. Okej, okay, fake. Zjedzmy trochę jagód. Nie są... Torujące fuck. Są. A. Nie widzę, jaki mają kolor. Shit. Nie wiem, jaki kolor jest nietrujący? Biały? Nie wiem. Dobra, walić tam. Ale, ej, nam życie nie spada nawet, chyba. Jak zjemy trochę tych jagód, więc... Możemy jeść nawet trujące. Dobra, najedzmy się trochę. Okej. Okay. O fuck, jednak spada. Ale to odrobinę. Tam można zaryzykować zjedzenia ich. Okej, okay, dobra, możemy ruszać do jaskini. Została nam tam jeszcze jedna lokacja do zbadania. Jeden korytarz. Wydaje mi się, że tam chyba można iść do tej kopalni. Dobra, gdzie była ta lokacja? Chwila. Jak myśleliśmy, to prosto właśnie do tych domków, więc gdzieś tutaj. Cholera, mam nadzieję, że nie spotkamy tubylców jakichś... A, i ogólnie słyszałem, że im więcej przetrwamy w tej grze, tym tubylcy są bardziej inteligentni i mocniejsi. To na szkodę. No ale cóż, jakbyśmy my się rozwieli, a oni nie, to by gra była za łatwa. Okej, dobra, mamy tu chyba wejście. Gdzieś tutaj. Dobra, tu mamy jeziorko i... Gdzieś tu jest szczelina, do której można wejść. Fak, mogą zaznaczyć tam szczelinę. Herb derb. Gdzieś tutaj. Czy ktoś mnie goni? Nie, dobra. Wydało mi się. Dobra, chyba w tą stronę. Szczelino, gdzie jesteś? Chyba tutaj. O, mamy walizki. Dobra, eksplorujemy je. Żeby mieć więcej jedzenia. Nowe prawo do jaskini. No, dawaj. No, rozwalaj tą skrzynkę. Tą walizkę znacznie. Nie mamy listek. Okej. Okay. Fuck, gdzie była ta szczelina? Czy byśmy ją zgubili? O nie. To jest... O, chwila, możemy tu... gdzieś popłynąć? Nie, chyba nie. Okej. Okay. Dobra. Więc jak ludzka... chyba zderpiliśmy i zgubiliśmy tą szczelinę do jaskini. O nie,
Jakaś łajza tu krzyczy. Dobra, spadajmy stąd. Siedź, zostawcie mnie już w spokoju, Matko Boska. Ile można walczyć z wami? Jezu. Jeszcze przeleciałem mi przed ryjem. Wow! Ej, ja też chcę wchodzić na drzewo. Ty szmato. Zaraz stąd zejdziesz. W mgnieniu oka. Fakt, zniknęła. Serio, to oni... To one mogą skakać po drzewach? Jezu, ta gra staje się coraz trudniejsza. Więc pomysł na budowanie domków na drzewie już nie jest tak, taki dobry i bezpieczny. Oj, mamy, znaleźliśmy obóz. Okej. Okay. Dobra, możemy tu zapisać grę, więc zapiszemy. Na wszelki wypadek, jakbyśmy zginęli. I... O, mamy coś w domku? Tylko patyk. Okej. Okay. Dobra, zejdźmy na dół tutaj. No i tak, Luiska, posłuchałem waszych rad, bo w poprzednich odcinkach zacinała mi się gra. Strasznie i już po prostu wiadomo dlaczego. Przez te opcje full sense, czy jakoś tak? Że jak się obracało kamerę, to się rozmazowało. Rozmazowała się gra przy obrotach kamery. I to mi po prostu... Moja karta graficzna nie wydalała właśnie z tą opcją. Tak, po prostu kartę graficzną mam bardzo słabą. Resztę mam ok. Więc... bym musiał uzbierać na nową kartę graficzną. Niestety. Okej. Dobra, gdzie my możemy tu iść? Fuck. Wydaje mi się, że nas ktoś nas goni. A to tylko my chodzimy przez te chaszcze. Wow, i dotarliśmy do gór. Dobra, wydaje mi się, że moglibyśmy zrobić dwie bazy nasze, żebyśmy mieli większą szansę na przetrwanie, jakby ktoś nas gonił. Albo byśmy mieli przechlapane ze zdrowiem, albo z jedzeniem. O, i mamy krzesełko rybackie. Miałem takie kiedyś. Okej, okay, no i co? I tylko tyle? Możemy je rozwalić? Możemy siąść? Nie. O, dobra, możemy je przewalić. Jaszczurka, dawaj pancerz. Okej. Okay. Okej, okay, jaszczurko, idziesz z nami. O, ale masz czerwone oczy. Nawet wydaje mi się, że nic tu nie ma. I tak, stwierdziłem chyba, że zrobię taki myk, że będzie raz jeden odcinek z akcjami, a drugi z eksploracją, żeby by było po prostu dla wszystkich dobrze, bo niektórzy, nie wiem czemu, ale nie lubią jak się coś dzieje, po prostu lubią oglądać jak ktoś eksploruje mapę, więc też coś będzie dla nich, coś ciekawego. O, i znaleźliśmy bociania gniazda. Okej, wejdźmy na nie. Zobaczmy, co możemy znaleźć na tej wieży. Okej, dobra. Mamy podzespoły. To jest dobre. I tyle? Okej. Dobra, tam chyba jest puszka z piciem. Więc nie wchodzimy tam. Wii. Dobra. I widzieliśmy kontenery tam. Chyba w tych update'ach w kontenerach można znaleźć od tubylców jakieś znaki. W sumie to by była dobra baza, bo domek ze stali jest naprawdę świetny. W razie kartoniku... Wow, i znikłeś. Okej, kartony chyba boją się mojej obecności. Wow. Dobra, w tych kartonach możemy znaleźć podzespoły. To już wiem. I jak rozwalimy laptopa? To też możemy znaleźć. Okej. Rzućmy kamieniem. O, ile tubylców. Wow. Dobra, chyba tego nie przeżyjemy. O, co to jest? Dobra, jakaś... ścianka z plastiku.
O nie, dobra, spieprzajmy stąd. Nie wygramy tego. Oh shit. Au. O ty gnoje. Dobra. Walczmy jak mężczyźni. Bijmy obu naraz. Jak przy MMO. O się, dobra. Fakt, to jest zły pomysł. Uleczymy się. Haki, zawsze spoko. O shit. Dobra. Dwóch padło. Nie, jeden na razie. Teraz dwóch. Gin wreszcie, Jezu. Wodzu. Wydaje mi się, że jak zlikwidowaliśmy ich przywódcy, to są bardziej mniej groźni, ale chyba jednak nie. O wow. Znikła nam siekierka, okej, dobra. O shit, co? Nie! Shit, to jest zły pomysł, oh fuck. Dobra. Chodź tu, szmato. O wow, i walczymy dziennikiem. Okej. Ej, naprawdę, my mamy w ręku dziennik. Okej. Dzienniku, broń nas, to jest najlepsze, mamy tarcze. Okej. O, nie damy rady, ludzka. Nie damy rady. Dobra, musimy uciekać w wodę. Dobra, ucieknijmy na tą plażę. Wysepkę. Wow, i mamy wiosło jako nasz dziennik. Tak. Już wiem, jak nazwę ten odcinek. Tarcza z dzienniczka. Okej, dobra, popłyniemy. Wydaje mi się, że oni nie potrafią pływać. Co za leszcze. Mieszkają tutaj, a nie potrafią, a nie nauczyli się jeszcze pływać. Co za wajzy. Dobra, i mamy piękne koralowce, które możemy pozwiedzać. Cholera, bardzo chcę w tej grze zwiedzanie rozwalonych statków, okrętów. Wow, to będzie mega. Jak w grze Stand Alone, chyba? Czy jakoś tak? Okej. Wow, możemy to wysadzić. Skałę. Dobra, więc zróbmy to. Mamy... Dobra, jak się robi bombę? Na pewno z podzespołów. Z zegarka, z monet. Z tego? Okej. Dobra. Dobra, gin! Jeb. Dobra, co jest w tej dziurze? Głowa. To nie było warte. Bomby. Szkoda. Szkoda, że tu nie była, nie było wejścia do jaskini. Wow. To by było epickie. Dobra. Gdzie możemy popłynąć? Bo tam są ci tubylcy. Dobra, popłyniemy do naszej bazy. Możemy założyć nie, cholera, myślałem, że możemy otworzyć obóz w wodzie. Nie wiem czemu. Nie wiem, czy damy radę dopłynąć do naszej bazy w tym stanie. Wow. Dobra, więc w tym czasie jak będziemy pływać. Planuję na moim kanale coś mega dobrego. To będzie nowy zwiastun kanału, zapowiedź. No i tak, dzięki mojemu nowemu sprzętowi jest to realne, bo będzie lepsza jakość. No i tak, też zaprzyjaźniłem się z pewnym youtuberem, który robi właśnie dobre efekty specjalne do filmów, więc to jest, działamy razem. Więc możecie się spodziewać w tym miesiącu. Nie wiem, do kiedy będzie ten zwiastun, ale wydaje mi się, że tak do 2 tygodni będzie. Więc możecie się spodziewać nowości na moim kanale. Okej. Dobra, tu mamy te wieże, które zwiedziliśmy. Dobra, wydaje mi się, że możemy tutaj popłynąć. Będzie mniej
czasu zmarnowanego. Okej, dobra, i dalej mamy dziennik w łapie. Pasiuliska. Widzimy wielonogiego. Dobra, musimy ich jakoś nazwać. Jakoś epicko. Wow, i coś spadło z tej wieży. Dobra nasza, nie musimy chodzić na tą wieżę. Okej. Okay. Poobserwujemy zachowanie tej oto kreatury. Ciekawi mnie, czy... A, wydawało mi się, że te dziki zaatakują go. Fakt, co to za dźwięki? Dziwne. Okej. Okay. Jak gdyby nigdy nic sobie chodzi po tej wysepce. A co tam? Robi sobie spacerek. Dobra, mamy żółwia. Sorry żółwia, ale musisz zginąć. Mamy już muszę? O, mamy, dobra. Więc zginąłeś na marne, sorry. Jestem zły. Zły do szpiku gości. Okej. Okay. Dobra, już prawie dotarliśmy do naszej bazy. Okej, okay, no i w następnym odcinku zobaczyć już całą zbudowaną naszą bazę. No tak mi się wydaje. O, wow! Okej. Okay. Wreszcie możemy zginąć z pragnienia. Co mi się cieszę, bo... wcześniej nie dało się zginąć z pragnienia i z braku jedzenia. Więc to było trochę smutne. O, mamy obóz? Obok naszego obozu? Okej. Okay. Dobra, garnek mamy. Ej, możemy postawić nasz garnek na naszym ognisku. A, nie zrobiliśmy jeszcze tego. I mamy wielką kotwicę, wow! Nie zauważyłem tego jeszcze. Nie wiem, czy zauważyłem, czy nie. Więc to jest oznaka, że gdzieś tu jest zatopiony okręt. Ale wydaje mi się, że jeszcze go nie ma. Więc jest dobra nasza. Jest planowane, że będzie tu możliwość eksploracji zatopionych okrętów. To jest dobra sprawa. Okej, okay, poszukajmy trochę kamieni, żeby rozbudować nasz obóz już w trakcie. Ale wydaje mi się, że chyba tu nie ma już kamieni. O, są, dobra. Mamy maksimum, fuck. Dobra, otwórzmy dziennik, bo już mnie wkurza to. Okej. Okay. Jej, nasza baza, taka piękna. Cholera, nie spodziewałem się, że ten mur wyjdzie tak równo. Tak bardzo efektywnie. Nawet lepiej niż z drewna. Ale roboty jest w ciul. Mam w przyszłości właśnie ten mur zrobić tak wysoko jak ta gałąź tutaj. Więc będzie trochę roboty. Okej, okay, zapiszmy grę. I wydaje mi się, że będziemy mogli zakończyć na tym etapie ten odcinek. Wiem, że nic się nie działo w tym, ale po prostu zrobię, jak już mówiłem, będę robił co drugi odcinek taki z eksploracjami, więc subskrybujcie, dajcie łapkę w górę i do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie.